Wychowywałem się w bardzo złych warunkach i ciężko było tego nie zauważyć. Moi rodzice nie mieli ze sobą zbyt dobrych relacji, codziennie się kłócili. Po takich kłótniach mój ojciec zazwyczaj większość czasu spędzał w swojej piwnicy. Nigdy nie poświęcał mi czasu. Zawsze mówił, że w piwnicy prowadzi jakieś badania. Ojciec nikomu nie pozwalał tam wchodzić. Drzwi do piwnicy miały aż 3 zamki, a jedyny klucz nosił zawsze przy sobie. Klucz miał zawieszkę z czymś, co przypominało kieł. O dziwo, moja mama jakoś to wytrzymywała. Pewnego dnia po powrocie do domu, ojciec poinformował mnie, że mama zostawiła nas dla innego faceta. Wyglądał na szczerze zasmuconego i raczej nie udawał. Na początku starałem zachowywać się normalnie, jednak gdy tylko zamykałem za sobą drzwi pokoju, zaczynałem płakać jak małe dziecko. Po paru miesiącach depresji, mój tata w końcu stanął na nogi. Zaczął schodzić do swojej piwnicy tak często, że czułem się, jakbym mieszkał sam. Chyba musiał bardzo ciężko pracować. Zawsze gdy wychodził z piwnicy, wracał zmęczony, ale usatysfakcjonowany. Myślałem, że wszystko jest w porządku, do czasu, aż nie zacząłem słyszeć dziwnych dźwięków w nocy. Nie były to jakieś zwyczajne dźwięki, a przypominały płacz i krzyk. Jednak najbardziej niepokojącym dźwiękiem było dziwne warczenie. Zupełnie jakby w naszej piwnicy mieszkała jakaś bestia. Z rana powiedziałem tacie o tych dziwnych dźwiękach. Ten jednak udał, że nie ma pojęcia, o czym mówię. Nie myślałem o tym długo. Stwierdziłem, że pewnie oglądał w telewizji jakiś horror do późna, albo po prostu coś mi się przyśniło. Wróciłem do swojego pokoju. Była sobota, więc jak to miałem w zwyczaju, zacząłem oglądać poranne kreskówki. Włączyłem telewizję, w której akurat leciały wiadomości. Już miałem przełączać kanał, kiedy nagle usłyszałem znajome imię. Reporter telewizyjny podał imiona i nazwiska 40 osób, które zaginęły ostatnio w naszym mieście. Jedną z tych osób była moja mama. Pokazali nawet jej zdjęcie. Zastanawiałem się, kto mógł zgłosić zaginięcie mojej mamy. Jej rodzice przecież umarli dawno temu w wypadku samochodowym. Nie miała rodzeństwa, a mój tata powiedział, że zostawiła nas dla innego faceta. Chciałem go o to zapytać, ale bałem się, że znów zacznie o niej rozmyślać. Wciąż byłem na nią zły za to, że tak po prostu nas zostawiła. Zignorowałem to i zmieniłem kanał. Parę minut później mój tata wszedł do pokoju i powiedział, że wychodzi do pracy. Pocałował mnie w czoło i powiedział, że dziś wróci trochę później. Kiedy wyszedł, zaprosiłem do siebie mojego najlepszego przyjaciela, Austina. Zaczęliśmy grać na konsoli. Gdy byliśmy pochłonięci grą, nagle zaczęliśmy słyszeć przerażające warczenie dochodzące z piwnicy. Co to było? Zapytał zdezorientowany Austin. Nie wiem, mój tata robi w piwnicy jakieś dziwne eksperymenty. To pewnie jakiś szczur czy coś, odpowiedziałem. Austinowi zaświeciły się oczy. Nie, stary, nie możemy tam zejść. Mój tata mi zabronił, odpowiedziałem, zanim ten zdążył cokolwiek powiedzieć. Ostudziłem jego zapał, przez co był trochę zawiedziony. Po chwili poprosił o coś do picia, więc zszedłem do kuchni, aby nalać mu soku. W kuchni zacząłem czuć okropny odór. Zacząłem się rozglądać za źródłem tego zapachu. Wtedy zauważyłem, że drzwi do piwnicy są otwarte. Chciałem je zamknąć, jednak ciekawość wzięła górę. Zawołałem Austina, aby poszedł ze mną. Zaczęliśmy schodzić po schodach, zatykając nosy, by nie czuć tego obrzydliwego smrodu. Było ciemno, ale udało nam się znaleźć włącznik światła. Natychmiast pożałowaliśmy swojej decyzji, gdy tylko zobaczyliśmy, co znajduje się w piwnicy. Na hakach wisiały różne części ciała ludzi. Gdy staliśmy jak wryci, Austin pociągnął mnie za koszulkę i wskazał palcem na stertę pociętych ludzkich części ciała ułożonych pod ścianą. Jednak tym, co przeraziło mnie najbardziej, była klatka postawiona w samym rogu pomieszczenia. Gdy podeszliśmy bliżej, wyglądało na to, że w klatce ktoś śpi. Jednak gdy się podniosło, od razu zorientowałem się, że to nie jest człowiek. Co to jest? Zapytał przerażony Austin. Zignorowałem jego pytanie, bo nie potrafiłem na nie odpowiedzieć. To coś było odrażające. Wyglądało jak coś złożonego z ludzkich części ciała. Miało jamy ustne rozlokowane po całej powierzchni ciała oraz zęby wyrastające ze skóry.
Jego gałki oczne patrzyły w różnych kierunkach. Wszystko było zdeformowane. W końcu zawiesił wzrok na mnie i Justinie. Jedzenie, powiedział powoli, podekscytowanym głosem. Następnie zaczął drapać zdeformowanymi dłońmi żelazne kraty. Siedziałem w niedowierzaniu, aż Austin chwycił mnie za rękę i pociągnął mnie za sobą do wyjścia. Zamknęliśmy drzwi na wszystkie zamki i upewniliśmy się, że wszystko jest na pewno zamknięte. Po chwili zauważyłem Austina z głową między kolanami. Siedzieliśmy tak obaj w ciszy. Wtedy uświadomiłem sobie, co tak naprawdę stało się z moją mamą i tymi wszystkimi zaginionymi ludźmi. W końcu Austin wyrzucił z siebie. Twój ojciec, on karmił to coś tymi wszystkimi ludźmi. Co powinniśmy teraz zrobić?